Otwieram 30. sesję Rady Gminy Małdy. Tak bardzo serdecznie witam pana wójta, witam pracowników Urzędu Gminy, witam radcę Gminy Małdyty, witam szanownych radnych. Przedstawię proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, informacja porządku obrad i ewentualne zmiany porządku. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 28. sesji Rady Gminy. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z 29. sesji Rady Gminy. Punkt piąty, informacja wójta o pracach między sesjami. Punkt szósty, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Małdyty na 2021 rok. Punkt siódmy, rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej. Punkt ósmy, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami. Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Małdyty. Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania wysokości diety radnych gminy Małdyty oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym. Punkt 12. Interpelacje i zapytania. Punkt 13. Sprawy różne, rolne wnioski i informacje. Punkt 14. Zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby się odnieść do porządku? Nie widzę. Stwierdzam, że w dzisiejszych obradach uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum i Rada może podejmować uchwały. Przystępujemy do punktu trzeciego, przyjęcie protokołu z 28. sesji Rady Gminy. Przedstawicie protokół był wystawiony na stronie PUKU, jak również w formie pisemnej. I tu wnoszę o przyjęcie protokołu bez odczytywania. Czy ktoś z Państwa radnych wnosi coś do protokołu z 28. sesji Rady Gminy? Nie widzę. Przystępujemy do stwierdzam, że jednogłośnie protokół z 28. sesji Rady Gminy Małdyty został przyjęty. Przystępuję do punktu 4. Przyjęcie protokołu z 29. sesji Rady Gminy Małdyty. Tu jest sytuacja podobna. Proszę o przyjęcie protokołu bez odczytywania. Proszę, przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Punkt 5. Mówi informacja wójta gminy o pracach między sesjami. Proszę bardzo, panie wójcie. Panie przewodniczący, dobry rano. Szanowni Państwo, informacja wójta o pracach między sesjami w dniu 19 października podpisała umowę współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej na podstawie posiedzenia ulicznego i budynków z firmą Volta Energy spółka AZO z Radzymina. 22 października wyłoniono usługodawcę na techniczną obsługę budownictwa pan Tomasz. Przepraszam, w dniu 22 wyłoniono usługodawcę pana Tomasza Opalińskiego na pełnienie obowiązków inspektora inwestorskiego na realizację inwestycji pod nazwą budowa miejskiego domu kultury w Dobrocinie. Kwota, za jaką pan Opaliński będzie pracował, jest 16 800 zł. Wiem, że już te prace ruszyły, bo widziałem tutaj, udostępniam takie zdjęcia. Dalej coś się dzieje? No, na razie nie. Bo wiem, że mają być prowadzone wykopy w celu sprawdzenia gruntów i myślę, że niebawem będą kolejne prace. 22 października uczestniczyłem w uroczystości Dnia Seniora zorganizowanej w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu przez Małdyckie Koło Emeryta i Rencisty Złota Jesień. 25 października, tutaj już oficjalnie Gmina Małdyckie otrzymała potwierdzenie takie o przyznaniu środków w kwocie 4 050 000 zł w ramach programu Polski Ład na modernizację boiska sportowego i stadionu piłkarskiego w Małdyckach. Przypomnę Państwu, że wartość całego zadania to jest, tak jak mówiłem Państwu również na komisjach, to 4,5 miliona złotych. 25 października
wystosowano zapytanie ofertowe na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021-2022. 28 października uprzednie naboru na stanowisko urzędnicze, to jest referendum w sprawie promocji zdrowia w referacie promocji i rozwoju lokalnego. 28 października odbyły się uroczystości związane, kolejne już uroczystości związane z jubileuszem pożycia małżeńskiego i tu jak wcześniej z kierownikiem Gminy Gieszczepna Pomocy Społecznej, również panie kierownik OSC, uczestniczyłem w tych złotych grobach dwóch par z terenu gminy Mołdyty. I akurat było tak, że jubilaci tym razem odbyli przysięgę małżeńską. Jak zawsze otrzymali prezenty, dyplomy podróżnościowe oraz zostali odznaczeni medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. 29 października nastąpiło odebranie inwestycji pod nazwą budowa ekologicznego ogrodu społecznego w miejscowości Samlud. Wiem, że trwa obecnie rozwitanie tego projektu, tak panie Jano? Bo przypomnę, był to projekt w ramach grantów ogłoszonych przez pana marszałka, na które dostaliśmy dofinansowanie 29 października. Wydałem zarządzenie w sprawie rozwiązania gminnego biura spisowego 30 października. Tutaj gmina Mołdyty wraz z jednostką OSP zorganizowała mobilny punkt szczepień przeciwko COVID-19. 3 listopada uczestniczyłem w 29 sesji Rady Gminy, zwołanej przez wykonania na budżecie gminy i była to sesja nadzwyczajna. 4 listopada ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze, tym razem zastępca skarbnika gminy w referacie finansowym, również państwa informowałem o tym na komisjach. 4 listopada gmina złożyła wniosek w ramach wspierania rodzin popegeerowskich na 237 laptopów. Całość wnioskowanej kwoty to jest 851 067 zł. 237 laptopów, taki wniosek został złożony. 4 listopada zostało opublikowane ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pod negocjacji pod nazwą przebudowa ulicy turystycznej w Mołdykach. Następnie rozpoczęto procedurę weryfikacji ofert w celu wyłonienia wykonawcy. Procedura dalej trwa, muszę państwu powiedzieć. No i tutaj muszę też powiedzieć, że nie pomyliłem się. Ja celowo ogłosiłem przetarg na tą ulicę, ponieważ miałem taką nadzieję, że mogą być te oferty, rzeczywiście one były dość niskie. Trwa weryfikacja. Myślę, że przy kolejnym spotkaniu z państwem powiem, która firma wygrała, bo zgłosiło się. Ile pan się chwil? 6 chwil, słuchajcie państwo. Także trafiliśmy, wydaje mi się, w dobry moment. Jeśli uda się podpisać umowę w tej cenie, która wydaje mi się, że będzie, prawda, jeżeli wszystkie dokumenty wykonawca nam przedstawi, to myślę o tym, zanim zostanie ogłoszone kolejne, powiedzmy, rozstrzygnięcie naborów dotyczące dróg, myślę, że jeszcze ogłoszę drogę Wiśniową, tak, jeszcze drogę Wiśniową, z tego względu, że tam też był, Wiśniowa to jest kolejna turystycznej, tam mieliśmy kosztorys na dość niską kwotę, więc myślę, że przy okazji tutaj moglibyśmy dwie zrobić i mielibyśmy ten temat już zamknięty. Moglibyśmy pójść dalej, kolejne dokumentacje, mamy prawda, kolejne wnioski składamy. A wstępnie, też mówię, nie chcę mówić tutaj o konkretach, powiem przy najbliższym spotkaniu, kiedy już będziemy mieli rozstrzygnięcie tego przetargu, to muszę państwu powiedzieć, że jeśli pójdzie za tyle, ile powiedzmy w tej chwili mam taką wiedzę, to prawie tak jakbyśmy dostali jakieś dofinansowanie, prawda? No bo cena jest dużo niższa, więc opłacało nam się tą umowę, wydaje mi się, podpisać. Proszę państwa, 5 listopada nastąpiło podpisanie umowy na budowę Miejskiego Domu Kultury, o którym już wcześniej państwu wspominałem w Dobrocinie. I wykonawcą tego zadania jest firma usługowo-handlowa Next z Morąga. Wartość inwestycji to jest 734 043 zł, z czego, przypomnę państwu, 515 941 zł gmina Mołdyty pozyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 7 listopada Urząd Stanu Cywilnego rozpoczął procedurę wydawania już nowych dowodów osobistych.
8 listopada wyłoniono usługodawcę na żywotne utrzymanie dróg w gminie Przyzwolenie. Tu się nic nie zmieniło. Mam 4 sezony, zawsze są 4 rejony, przepraszam, tak? 6, tak? Aha, 4 wyborami. Tak, dlatego że w pierwszej grupie, po pierwszym zapytaniu nie zgłosił nam się wykonawca na rejon pierwszy i szósty, ale przy drugim zapytaniu już się zgłosił ten wykonawca. Także mamy te zimowe zatrzymanie dróg już też rozstrzygnięte. Ceny, spytałem tutaj pana kierownika, niewiele się troszeczkę wzrosły, ale nie o dużą kwotę, tu widzę na przykład. Oscylują około do 20 zł za... Do 20 zł wzrosły, czyli to jest tam najwyżej, widzę tutaj na przykład pana Łebka, za godzinę pracy sprzętu piaskarki 237, a sprzętu do odświeżania 205, tak. A było tam około 180-190, mniej więcej taki wzrost. Bałem się, że będzie większy ten wzrost, bo sami państwo wiecie, że tutaj rolę na pewno odezywa, wszystko poszło w górę, także myślę, że usługuje, także tak to wygląda. 9 listopada wystosowano ponownie właśnie zapytanie o zakładę na te kolejne rejony, na przykład utrzymanie dróg, no i ten wykonawca już wtedy złożył dokumenty. 10 listopada podjęcie zarządzeń w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu gminy Małgorzaty na 2022 rok, przygotowanie stosownych dokumentów do Regionalnej Izby Obrachunkowej i tutaj Radzie Gminy panu przewodniczącemu. 10 listopada ogłoszenie naboru na pomoc przez stanowisko urzędnicze kierownik referatu oświaty i wychowania. 11 listopada udział w uroczystym spotkaniu i koncercie z okazji Święta Niepodległości w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Mądyta. Dziękuję wybranym, którzy byli na tym bardzo ważnym wydarzeniu. Taka przykra sprawa, czy uczestniczyłem w uroczystościach pogrzebowych byłego dyrektora Szkoły Podstawowej, pana Jana Leśnikowskiego. 17 listopada wyłoniono właśnie przygotowanie na otrzymanie dróg, rejon pierwszy i rejon szósty. Jest to pan Tadeusz Powiedliński z ceną 189 zł za godzinę. Proszę państwa, przygotowanie projektów uchwał i uczestniczenie 17 listopada w posiedzeniach Komisji Rady Gminy przed 30. sesją Rady Gminy. 17 i 18 listopada odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Małgorzaty. Jest to ulica Topalowa, przypomnę państwu. I w wyniku przeprowadzonego postępowania sprzedano kolejne wydziałki. Jedną za cenę brutto 44 649 zł. Przepraszam, to była cena płatna 44 649 zł. A cena sprzedaży 57 tysięcy złotych, więc tutaj było dużo wariantów, którzy tą stawkę troszkę podbili. I działkę kolejną numer 9-22, cenę wywoławcza, cena wywoławcza była 46 248 i ta działka druga została sprzedana za cenę wywoławczą, czyli 46 748 zł. No i też tutaj właśnie cieszyłem się, że te działki zostały sprzedane, no, bo mamy prawie 100 tysięcy, możemy przeznaczyć właśnie na tą drogę, o której wcześniej nie myślałem, że mogę się mam. Myślę, że w związku z tym, że zostały sprzedane, te ceny są dość dobre, to nie jest to zły pomysł. Tym bardziej, że mam te pieniądze zabezpieczone w budżecie, jak państwo radni, to pewne nie tak. 18 listopada nastąpiło przekazanie sprzętu odtwórczego do LSP Odyzwy. To była kamera termowizyjna z takim samym osprzętem. Tutaj chciałem państwu powiedzieć, że zakup ten był współfinansowany z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego w kwocie 5 tysięcy złotych. 22 listopada miało miejsce spotkanie w siedzibie Gminy Ośrodka Pomocy Społecznej z pracownikami. To było wczoraj z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Aha, bo rzeczywiście 23, ponieważ było to spotkanie przełożone z 22 na 23, spotkaliśmy się wczoraj, więc od razu tutaj zmienię. Szanowni Państwo, jeszcze tak
informacja. W ramach realizacji zadań oświatowych zostały złożone wnioski do programu Radomia Przyszłości. To złożyła Szkoła Podstawowa w Montach oraz Szkoła Podstawowa w Szymonowie przy Szymonowie oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na rok 2022 i szkoła tutaj złożyła Szkoła Podstawowa w Szymonowie, przedszkole w Obyta oraz przedszkole w Dobrocinie. To wszystko, co chciałbym przekazać. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, to bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Wójcie. Przystępujemy do punktu 6. Już zaczynamy się uchwały. Na pewno to, które uchwały były omawiane na komisjach. Odczytam treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Mazury w sprawie zmian budżetu gminy Obyty na 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy wniosku z marca 1990 roku w samorządzie gminy Rada Gminy Mazury uchwala, co następuje. Paragraf 1. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów na 2021 rok o kwotę 101 483 zł do wysokości 36 264 732 zł 21 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały. Dochody bieżące w wysokości 31 642 008 zł 64 groszy. Dochody majątkowe w wysokości 4 622 723 zł 57 groszy. Paragraf drugi dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków na 2021 rok o kwotę 101 483 zł do wysokości 38 103 725 zł 57 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki bieżące w wysokości 31 717 010 zł 57 groszy. Wydatki majątkowe w wysokości 6 386 715 zł. Paragraf trzeci. Dokonuje się zmiany w planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 838 993 zł 36 groszy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 659 800 zł 54 groszy. I z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 179 192 zł 82 grosze. Paragraf 6. Przychody budżetu w wysokości 2 318 993 zł 36 groszy. Rozchody w wysokości 480 000 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlegał ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa warmińsko-mazurskiego. Czy ktoś z Państwa radnych chce się odnieść do tej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 7. Odczytuję treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Mazury zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 ustawy z dnia 8 marca Rada Gminy Mazury uchwala, co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 10/81/2015 Rady Gminy Mazury z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej zmieniamy uchwałę nr 13/113/20 Rady Gminy Mazury z dnia 29 stycznia 2020 roku dokonuje się następujących zmian. W paragrafie 3 uchwały ust. 3 otrzymuje brzmienie. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ustępie 1, w wysokości 25% zainteresowanych kwot. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Mazury. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie dniem po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa warmińsko-mazurskiego. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać się do tej uchwały?
Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do punktu 8. Oczekujemy treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Mandyty w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Mandyty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. Na podstawie artykułu 5a ust. 1 z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego Rada Gminy Mandyty uchwala, co następuje. Paragraf 1. Przyniesie program współpracy Gminy Mandyty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Czy ktoś z Państwa radnych chce się odnieść do tej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do punktu 9. Odczytujemy treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Mandyty w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 6 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Mandyty uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami dla nieruchomości określonych w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa radnych chce się odnieść do tej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do punktu 10. Odczytuję treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Mandyty w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Mandyty. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym Rada Gminy Mandyty uchwala, co następuje. Paragraf 1. Ustala się od dnia 1 sierpnia 2021 roku wójtowi Gminy Mandyty Marcinowi Krajewskiemu miesięczne wynagrodzenie w następującej wysokości. Punkt 1. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 9225 zł. Punkt 2. Dodatek funkcyjny w kwocie 2835 zł. Punkt 3. Dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Punkt 4. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości wynoszącej 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Paragraf 2. Wójtowi Gminy Mandyty przysługuje również zgodnie z odrębnymi przepisami dodatkowe wynagrodzenie, nagroda jubileuszowa i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Punkt 3. Traci moc uchwała nr 1/4/18 Rady Gminy Mandyty z 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Mandyty. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jakie może odczytam uzasadnienie, żeby było to wiadomo, na czym to polega. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Mandyty. W dniu 1 listopada 2021 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Co do zasady podwyższenia podwyższa ono wynagrodzenia wójtów i burmistrzów w stosunku do poprzedniego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku. Nowe tabele określające wynagrodzenie zasadnicze wójtów oraz maksymalne poziomy dodatku funkcyjnego zaczęły obowiązywać od dnia 1 listopada 2021 roku. Zgodnie z artykułem 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych minimalne wynagrodzenie wójtów i burmistrzów nie może być niższe niż 80% możliwego maksymalnego wynagrodzenia wójtów i burmistrzów. Proponowane ustalenia sprowadzają się do przyjęcia składników wynagrodzenia wójta na poziomie 90% uproszczonych maksymalnych poziomów składników wynagrodzenia określonych
nowy rozporządzeniem Rady Ministrów. Zgodnie z artykułem 18 ustawy z dnia 17 września 2021 roku zmiana ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, znane przepisy mają zastosowanie do ustalenia wysokości wynagrodzeń od dnia 1 sierpnia 2021 roku. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby się objąć dotyczącym? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przystępujemy do punktu 11. Oczekujemy też uchwały. Uchwała Rady Gminy Małdyty zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania wysokości gier Rady Gminy Małdyta oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym. Na podstawie artykułu 25 ust. 4 od 6 do 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym Rada Gminy Małdyta uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwale nr 9/386/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania wysokości gier Rady Gminy Małdyty oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym dokonuje się od dnia 1 sierpnia 2021 roku następujących zmian. Punkt 1. W paragrafie 3 uchwały zwrot 50% półtorakrotności kwoty bazowej zastępuje się zwrotem 50%, to jest 2,4-krotność kwoty bazowej. Punkt 2. W paragrafie 4 ust. 1 punkt 1 kwota 1200 zł zastępuje się kwotą 1400 zł. Punkt 3. W ustępie 4 ust. W paragrafie 4 ust. 1 punkt 2 kwotę 600 zł zastępuje się kwotą 950 zł. Punkt 4. W paragrafie 4 ust. 1 punkt 3 kwota 500 zł zastępuje się kwotą 850 zł. I punkt 5. W paragrafie 4 ust. 1 punkt 4 kwotę 400 zł zastępuje się kwotą 700 zł. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Małdyty. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Uzasadnienie jest to samo, także jeśli ktoś z Państwa radnych chciałby się odnieść do tej uchwały, nie widzę, przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta bezwzględną większością głosów. Wstrzymało się 4 osoby. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 12. Interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo. Nie widzę. Punkt 13. Sprawy różne, wolne wnioski, informacje. Również nie widzę. W wyniku wyczerpania porządku 20. sesji Rady Gminy bardzo dziękuję za przybycie. Zamykam posiedzenie. Dziękuję.